Cześć, cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Cześć. Tym razem witamy Was z Nottingham. Dojechaliśmy właśnie. Wraz z nami też kot Hathor tam siedzi przy okienku. Tak, on się też na słońcu będzie grzał. Mamy tutaj pewną rzecz do załatwienia. Jaką, to się dowiecie później. No i przy okazji chcemy coś jeszcze fajnego pozwiedzać w tym miasteczku. Co będzie, to zobaczycie w dalszych minutach. A jest to mój pierwszy raz Nottingham. Okej. Ten piękny budynek, który pokazałem Wam dosłownie przed sekundką, jest przetransformowany na restaurację. Bardzo fajnie. Pewnie takich miejsc jest dużo, ale szczerze mówiąc, ja jeszcze wcześniej nigdy tego nie widziałem. Ani też w środku nie byłem. Nie to żadna atrakcja dla wielu z Was, ale bardzo długo nie widziałem tramwaju. W Bristolu nie jeżdżą. Próbujemy znaleźć takie bardzo fajne miejsce, które Renia znalazła na stronie. Obyśliśmy cały budynek dookoła, nie ma czegoś takiego, zobaczcie. Powinno to wyglądać tak. A generalnie widzimy budynek, który jest cały obudowany. Idziemy się zapytać kogoś. Musimy 15 minut iść w górę. To jest zamek. Aha, czyli generalnie to, co pokazaliśmy przed chwilą na zdjęciu, to jest zupełnie jeszcze inne miejsce. Wchodzimy do miejsca, które nazywa się City of Caves, które oczywiście znajduje się w Nottingham. Za chwilę zobaczycie zresztą sami. Wszystko jest to siecią jaskiń i podziemi, które można tam zwiedzać. Można tam zobaczyć różne zabytkowe elementy, takie jak pozostałości po średniowiecznych domach i składach, ale też także fragmenty z czasów II wojny światowej, kiedy to jaskinie w tamtych czasach służyły jako schronienie dla ludzi. Wycieczki prowadzone są z przewodnikiem, który opowiada o historii tego miejsca i jego znaczeniu dla miasta Nottingham. No i jest to świetna okazja, aby zobaczyć unikalne podziemia i dowiedzieć się więcej o historii tego regionu. Jako dodatkowa informacja, Nottingham został położony na potężnych kontygnacjach, tak naprawdę 800 ponad jaskiń. I one oczywiście tam się znajdują, tylko nie jest to możliwe, aby w tej chwili je zwiedzać, ponieważ nadal trwają prace wykopaliskowe, archeologiczne, a tą jaskinię, którą myśmy zwiedzili, jest bardzo mała, no ale zawsze coś, dzięki temu możemy zobaczyć urąbek historii, jaką tworzono do dnia dzisiejszego. Tak naprawdę pani jeszcze wspomniała, że kilka takich miejsc zamieszkują również bezdomni. Oczywiście bez jakiegoś tam komfortu, elektryki i tak dalej, no ale mają swoje schronienie, tak jak tu niegdyś ludzie mieli. A to jest, słuchajcie, Nottingham Castle. Takie wstążeczki kolorowe, ładnie to wygląda. Tu jest przejście, mały mosteczek, który prowadzi do tego budynku. To jest Nottingham Castle. Troszkę o innym wyglądzie. Zamek zwykle kojarzy się z, wiecie, wieżami i tak dalej, a to troszeczkę inaczej wygląda. Dosłownie w samym środku Nottingham, coś takiego. To jest teraz w dzisiejszych czasach.
miejsce, którego szukamy, znajduje się na dole. Okazało się, że mimo tego, że zapłaciliśmy bilet na wejście na ten zamek, nie gwarantuje nam możliwości zejścia na dół. Pokażę wam właśnie teraz, gdzie to jest. To jest tam na dole, jak widać, ta skała taka i ten budynek. No i właśnie to jest to miejsce, którego szukamy od samego początku przyjazdu do Nottingham. Ale nie damy za wygraną, musimy się tam jakoś dostać. To jest najstarszy bar w Anglii. Niby 1189. Nazywa się Jeruzalem przy Nottingham Castle. W środku jest bardzo staro i część tego budynku wewnątrz to jest tak jakby jaskinia była. No i po długich próbach, zapytaniach tutaj lokalnych ludzi, niektórzy tutaj mieszkają, kompletnie nie wiedzieli jak nas poprowadzić, dotarliśmy do miejsca, które chcieliśmy zobaczyć. One były na Google, na stronach, jako polecenia. Zobaczcie z tyłu. Cudownie pięknie wyżłobione kontygnacje, to jest skała wapienna. W środku, nie wiem, czy część muzealna, czy to jest pozamykane. Tu mamy napisane, że to jest Brewhouse Yard. Na ten moment niedostępne, zamknięte. A całość wybudowana jest na skalę, na tej właśnie skale wapiennej. A tam na górze widać właśnie ten zamek Robin Hooda. Naprawdę nie sądziliśmy, że coś takiego może być w Nottingham. Niestety jest to niedostępne dla turystyki. A tu wchodzimy do tego baru Jeruzalem, który jest właśnie częściowo w jaskini. Patrzcie na górę, kontygnacja. Bardzo wąsko wszędzie, no jak to kiedyś dłubali, nie za szeroko. Wykorzystano do tego właśnie naturalne surowce, jakim była ta skała. Ciekawe rozwiązanie, fajny bar, ale bardzo dużo ludzi. A no i dotarliśmy do punktu końcowego. Mały spoczynek na piwo przy tym właśnie klimatycznym, starym barze Jeruzalem w Nottingham. Nałaziliśmy się trochę, bo wszystko jest ogólnie pod górkę albo z górki. Miasto fajne, Bristol podobny. Bardzo Bristol jest podobny, jeśli chodzi o samo centrum i tak dalej. Natomiast na pewno nie mamy tego, co tutaj jest, czyli w środku miasta znajduje się zamek. Znajdujemy masa, się właśnie te... Masa jaski. Te jaskinie. 800. Groty, nie, bo to wydrążone. No. Podobno Nottingham jest położone właśnie na grotach. Tak, około 800 wydrążonych właśnie jaskiń, które by służyły kiedyś do jako schrony, jako mieszkania dla bardzo ubogich w późniejszym czasie, kiedy były wojny, służyły jako schrony. Również obrabiano tam skóry, była garbiarnia. Skóz, wiadomo, z owiec. Tworzono tam przeróżne stragany, sprzedaże i tak dalej. Wszystko, co mogło jakby posłużyć w naturalnym środowisku do tego, aby móc zamieszkać, jakoś adoptować dane miejsca. Wszystko było, nawet toalety. Tak, były tam też również toalety, które służyły do późniejszych nawozów. Kiedyś nie mieli gdzie się wysikać, więc robiono to, gromadzili to w pewnych miejscach. Do tego służyły właśnie jaskinie. I można tam było oddawać własny mocz i też kał, i też zwierzęce skóry, tam chyba prano z tego, co pani powiedziała, które w procesie chemicznym, czyli zanurzania tych skór w naszym ludzkim moczu i nie tylko, służyły do rozpuszczenia pewnych warstw, potem separowano to i wykorzystywano później do wyrobów, ale zanim to trafiło do wyrobu, musieli to poddać jeszcze kolejnej obróbce chemicznej, czyli na olejaniu, na tłuszczaniu, aby to było elastyczne,
i mogło nadawać się do tego, żeby można było tworzyć z tego buty, nie wiem, jakiekolwiek inne materiały. Taka ciekawostka. Niestety nie mogłem zrobić relacji wideo z wnętrza tych właśnie podziemi. Zakaz. Pani mi zwróciła uwagę, że nie wolno i nawet postraszyła prawnikami, ale olać to. Wiadomo, tylko takie gadanie. Coś tam nagrałem, ale bez komentarzy. Dogram komentarz może później, albo w ogóle pominę. Także trzymajcie się. Do następnego. Właśnie wróciliśmy z naszej wycieczki. Nieco przemarznięci, słońce zaszło. Już troszeczkę chłodno jest na zewnątrz. Ludzie pomimo tego siedzą na ławeczkach, piją piwko i tak dalej. A my postanowiliśmy zwrócić tutaj do powrotem ręka, będzie sobie robiła kolagen. Nie drinka, kolagen, a to nie wiem co chce. A potem śmigamy gdzieś dalej na nocleg właśnie. Także tak wyglądał nasz dzień.